Ciekawe jest to, że niektórzy ludzie, kiedy mają takie pytanie, nosisz czy używasz swój mózg, jesteś nosicielem czy użytkownikiem, są bardzo zaskoczeni, niektórzy nawet zbulwersowani, jak można komuś powiedzieć, że jest nosicielem mózgu. No, wystarczy się rozejrzeć, niektórym można. I to, co jest ważne i istotne, to to, że dla niektórych istotne będzie to, jak w przyszłości wykorzystają tą wiedzę, którą dzisiaj będziemy mieli. Dla jeszcze innych istotne będzie to, czy mogą tą wiedzę wykorzystać tu i teraz. A niektórzy wykorzystują wiedzę o mózgu w takim aspekcie, powiedziałabym, dopiero korzystając z doświadczeń swoich własnych. I zaczynając od takiego obszaru, który myślę, że dzisiaj jest ciekawy, mianowicie planowanie wakacji. Myślę, że to temat, który budzi wiele różnych emocji w wielu z nas. I ja chciałabym powiedzieć Wam o takich wakacjach, które doświadczałam w swoim życiu. 31 lat temu miałam 18 lat. A teraz należałoby powiedzieć, a nie wyglądasz. Ale okej, niech tak zostanie. I wtedy, kiedy miałam tych 18 lat, zapytałam mojej mamy, mamo, jak to jest, że my od 16 lat jeździmy na wakacje w to samo miejsce. To miasto nazywało się Lidzbark Welski, ośrodek fabryki maszyn rolniczych Agromet Unia i mieszkaliśmy w domku numer 16. 16 lat z rzędu. Ja mówię, mamo, jak to jest? Na co moja mama mnie pyta, a źle ci tam? Ja mówię, nie, mnie jest idealnie, ponieważ mnie tam wszystko pasuje. Pasuje mnie każdy korzeń, który znam, każde miejsce, które znam. Co więcej, mogę przeszpanować towarzystwu, które tego nie znają. Mój nieżyjący już brat wtedy mówił, bez sensu, czy my nie moglibyśmy gdzie indziej pojechać. I teraz, kiedy myślę o wakacjach, to podobnie jak każdy z nas, mam przeróżne doświadczenia. Część z nas ma tak, że kiedy jedzie na wakacje, to marzy tylko o tym, żeby pochodzić po plaży i poszukać pięknych kamieni, a również muszelek, które będzie można do domu przywieźć. Kto z Państwa tak ma? Kto z Was zwozi takie rzeczy? Jest też taka grupa, która kiedy jedzie na wakacje, mówi sobie, Boże, w końcu się wyszaleję, pobiegam, popływam, nie będę siedzieć, w końcu będzie coś dla mnie. Kto z Państwa tak ma? Okej. No i jest też trzecia grupa, która kiedy myśli o wakacjach, mówi, cudownie, nareszcie cisza, spokój, zero ludzi, samotne spacery, święty spokój, nikt do mnie nie będzie mówił. Kto z Państwa tak ma? No i właśnie, o co tu chodzi? Chodzi o nasz mózg. To te nasze mózgi tak różnie nas prowadzą. To te nasze mózgi tak różnie funkcjonują. To od tych naszych mózgów właśnie, a tak naprawdę jednego, zależy, czy wolimy takie, czy inne wakacje. Czy wolimy wracać do domku w Lidzbarku Welskim przez te wszystkie lata, czy może wolimy jak niektórzy. Różnorodność ludzka, myślę, że jest takim aspektem najważniejszym wśród nas, bo jeśli dwoje robi to samo, to jeszcze nie jest to samo. Jesteśmy dzisiaj tutaj na tym wydarzeniu i widzimy, jak wielu z nas różnych rzeczy doświadcza. I potrafimy robić te same rzeczy na różne sposoby. Różnimy się wyglądem, sposobem ubioru, wizerunkiem, sposobem mówienia. Różnimy się też tym, jak robimy identyczne rzeczy, tak jak inni ludzie, ale my robimy je na swój sposób. I myślimy, że inni są dziwni, bo robią je w zupełnie inny sposób. Kiedy jeszcze popatrzy się na różnice damsko-męskie, słyszymy o stereotypach, słyszymy o różnicach. Często różnimy się sami w związku swoim własnym, tak jak widać na załączonym obrazku. I czasami nie rozumiemy kompletnie swojego partnera życiowego. I zastanawiamy się, czy my się z tym wszystkim rodzimy. Czy my się rodzimy z tym mózgiem, czy też może to jest wszystko to, co nabywamy w swoim życiu? Ludzie często zastanawiają się, jak to jest z naszą osobowością. To będzie najtrudniejszy slajd prezentacji. Ta nasza osobowość składa się z takich dwóch podstawowych obszarów. I o tym większość ludzi nie wie. Z obszaru, który jest stały u każdego z nas, czyli tego, co nazywamy naszym DNA. I tam mamy do czynienia z tym, jak ukształtował się nasz mózg. Ale też z drugim obszarem, który nazywa się nasz charakter. Jest to nasz obszar zmienny. Tam można się nauczyć nowych rzeczy, tam można podnieść swoje kompetencje, tam można dokonywać zmian, zmieniać swoje nawyki. I na ten obszar naszego charakteru wpływ ma wszystko, co jest dookoła nas, nasi bliscy, nasze środowisko, nasi partnerzy życiowi. I kiedy patrzymy na siebie jako na człowieka, jako na osobowość, często ludzie mówią,
Ale to dziwne, jak stałe, skoro ja się zmieniłem. Mamy rzeczy w sobie stałe i to jest stały mózg i mamy rzeczy zmienne, to jest nasz charakter. Nasze dzisiejsze spotkanie dostarcza nam rozwoju charakteru, a ja postaram się dzisiaj dostarczyć rozwoju mózgu, czyli opowiedzieć trochę o tym, jak ten nasz mózg funkcjonuje. Co jest ważne, naszą osobowość widać w każdym naszym zachowaniu. Jak my sobie radzimy wtedy, kiedy jest komfortowo, fantastycznie łatwo, ale też jak radzimy sobie wtedy, kiedy okazuje się, że prezentacja ci nie działa i że trzymasz tylko pilota, który jest takim gadżetem w ręku. Co wtedy robisz? Co się dzieje wtedy z twoim mózgiem? Jak ty sobie wtedy w tej sytuacji radzisz? Co się dzieje z twoimi uczuciami? O, mogę pokazać. Co się dzieje z twoimi emocjami? I co się dzieje z twoim racjonalnym podejściem do świata? Im bardziej nasz mózg i nasze DNA mózgu jest spójne z tym, jak rozwinięty jest nasz charakter, tym bardziej mówimy o osobie, która jest autentyczna, spójna, godna zaufania. Nie wiem, czy się Państwo zgodzicie, ale dzisiaj, jak to Michał Szafrański powiedział, najwyższą walutą zaufanie. I zaufanie ma wtedy miejsce, kiedy my pozwalamy sobie na to, żeby nasza osobowość w określony sposób funkcjonowała. I tak jak powiedział mój mąż Paweł, osobowość nie definiuje, czy my możemy coś zrobić, czy nie. Ona raczej definiuje to, w jaki sposób my pewne rzeczy w życiu robimy i jak my się z tym czujemy. Dlatego część na myśl o wystąpieniu publicznym ma dzikość w oczach, mówi sobie nareszcie scena, a część z nas przygotowywała się do tej prezentacji tygodniami, miesiącami, godzinami, setkami godzin. I nie ma znaczenia, jaką masz osobowość, bo każda jest dobra, bo jest twoja, bo tak został ukształtowany właśnie twój mózg. I teraz, jeżeli pójść dalej, to my ze sobą cały czas żyjemy. Funkcjonujemy w relacjach, w związkach, podejmujemy decyzje i cały czas patrząc na dookoła, ludzi dookoła, szukamy ideałów. Większość z nas w relacji takiej partnerskiej szuka ideału i okazuje się, że tych ideałów to jest całkiem niewiele. Bo można by powiedzieć, że kiedy pyta się większość kobiet, dzisiaj tyle było o zdrowiu, o pięknej figurze, o tym, jak chcemy wyglądać, no to kiedyś stworzono ideał kobiety, może nawet mężczyzny. Powiem więcej, niektórzy nawet tych ideałów chcieli dostarczyć sobie w swoim własnym życiu. I tu mamy przykłady takich, którzy tacy idealnie się czują. No i pytanie, czy to jest coś, co my czujemy? Czy to jest coś, co jest z nami spójne i czy o takie ideały chodzi? Ale jakie jest życie? Życie jest takie, że po prostu z dnia na dzień płynie. W relacjach kłócimy się, sprzeczamy, nie możemy się dogadać, nie możemy się porozumieć. Po prostu zwyczajnie chcemy siebie nawzajem do czegoś przekonać. I często w tym przekonywaniu próbujemy ludzi przekonywać różnymi metodami, które na kogoś kiedyś nam zadziałały. Natomiast nie ma znaczenia, czy będziemy stosować w tym przekonywaniu innych formę kary czy nagrody, czyli czy kija, czy marchewkę. Bo tak naprawdę obie są tylko tresurą. Prawdziwa motywacja jest wtedy, kiedy czujesz od środka, że tobie się chce coś zrobić, że chcesz jakiś być, jakoś postąpić. Dlatego entuzjazm, chęć zrozumienia, akceptacja muszą pochodzić z wewnątrz jako wewnętrzny model. Dlatego jak sprawić, żeby inni chcieli? Czy zawsze warto w życiu trzymać się swojej racji? Co nie jest łatwe, bo oczywiście byśmy chcieli, żeby nasza wygrywała. Co tak naprawdę wygrywa i co tak naprawdę się liczy? Słyszeliśmy już tutaj o bardzo wielu różnych rzeczach, a ja chciałabym popatrzeć na to z naukowego punktu widzenia, właśnie z naszego mózgu. Ten temat mózgu nam się tutaj już kilkakrotnie powtarzał. I nie wiem, czy wiecie, ale mózg jest najbardziej niedocenionym narządem człowieka. Już starożytni mówili, że jest najważniejszy. Poprzez niego widzimy, słyszymy, czujemy. To on odpowiada za życie, za śmierć. To właśnie nasz mózg pozwala nam funkcjonować po tej stronie tęczy. Ponieważ kiedy mózg przestaje działać, to również przestaje działać człowiek. I oczywiście chciałabym tutaj się podeprzeć badaniami naukowymi, ponieważ nasze kresomózgowia potrzebują takiego uzasadnienia naukowego. Dlatego w latach 70. i 80., kiedy po raz pierwszy można było zobaczyć mózg istoty żyjącej, lata 70. i 80. poprzedniego stulecia brzmią jak prehistoria. Czy ktoś z Państwa już był na świecie poza mną?
to tak wcale nie tak dawno, jakieś 40-50 lat temu. Ja rozumiem, że niektórzy wiedzą, tak jak mój syn, mają po 20 parę lat. Natomiast wtedy po raz pierwszy mogliśmy zobaczyć mózg istoty żyjącej. Po raz pierwszy on pokazał nam się nie podczas sekcji zwłok, ale wtedy, kiedy tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny pozwoliły nam współdzielić ten obraz. I niewiele osób wie, że nasz mózg składa się z takich trzech podstawowych elementów. Jako ciekawostkę mogę Państwu pokazać, może mi się to uda i może to wszystko się tutaj nie posypie. Tak wyglądają ludzie bez mózgu. Można zrobić zdjęcie, potem przypisać do kontaktu w telefonie. Ktoś ma potrzebę, zostawię to tutaj. Trzy części naszego mózgu, króciutko o nich wspomnę, są to trzy części, które my wszyscy mamy. Pierwsza część naszego mózgu to jest nasz pień mózgu. U każdego z nas odpowiada on za to, że lubimy wspominać, że właśnie przywozimy temu szelki i kamyczki, że uszczęśliwiamy naszych bliskich ciągłą atencją, rozmowami z nimi, opowiadaniem historii. To jest mózg instynktu samozachowawczego. Ta część naszego mózgu nie pozwala nam podejmować ryzyka. Chciałabym, ale się boję. Co zrobić, żeby się przestać bać? To mózg, o ironię, biologicznego doświadczenia, dopóki sam się nie przekona, dopóty nie wie, czy na pewno to tak działa. Jako ciekawostkę również powiem Państwu, że jest to mózg intuicji. To nie jest nadprzyrodzona cecha, to właśnie w pniu mózgu znajduje się nasza intuicja i ten mózg odpowiada za naszą bliskość, charytatywność, pomocność, ale też za jedną ciekawą rzecz. Za to, że na przykład kiedy jesteśmy w kuchni z naszym życiowym partnerem, on zadaje nam takie pytanie, jakie mój mąż zadał mi kilka lat temu. Któregoś pięknego poranka mówi do mnie: Aniu, powiedz mi, czy my częściej używamy talerzyków śniadaniowo-obiadowych czy brytwanny do gołąbków? Myślę sobie, blond jestem, ale przecież wiem, że talerzyków, nie? Więc mówię, oczywiście, że talerzyków śniadaniowych i obiadowych. Na co on mówi, to powiedz mi, dlaczego talerzyki śniadaniowo-obiadowe mamy na najniższej półce na dole i ty się schylasz po nie codziennie na kolanach, a brytwanna jest na wysokości wzroku? Więc mój mózg, który przed chwileczką Państwu pokazałam, czyli pień mózgu, odpowiedział, bo zawsze tak było, przecież przeszłość. Tak to kiedyś ułożyłam. Druga część naszego mózgu jest to nasze międzymózgowie. Nasze międzymózgowie, proszę tutaj się nie kierować wielkością, ponieważ jest to najmniejszy mózg, ale mózg, który najbardziej widać, słychać i czuć. To jest mózg naszego tu i teraz. To jest mózg działania, mózg energii, mózg dynamiki, mózg aktywności, mózg samopotwierdzenia, czyli wiadomo, kto ma rację. To jest ta część naszego mózgu, która się kłóci, która mówi, wiem lepiej, muszę mieć ostatnie słowo. To jest mózg spontanów, to jest ten mózg, który dzisiaj wymyśli takie rzeczy, których jeszcze nawet w głowie teraz nie mamy. No i to jest mózg emocji, który potrafi nas podkręcić w 15 sekund, przegryźć aortę, wyssać krew i powiedzieć, że się nic nie stało. I teraz jeśli chodzi o ten mózg, on bardzo lubi splendor, wyjątkowość, atrakcyjność. Więc na 8 marca, na 14 lutego lubimy dostawać wielkie bukiety kwiatów, bo przecież można je pokazać w internecie. Ale jak się ma innego męża i on ma inne zdanie niż my, to on mówi, ale kochanie, po co ci te kwiaty, one i tak zwiędną, za chwilę przyniosłem ci ten, który zostanie z nami na wiele lat. I dostajesz kaktusa kwitnącego co chwilę. I nasz trzeci mózg to jest nasz najmłodszy mózg, nazywa się kresomózgowie. Jest to mózg, który bardzo ceni sobie wszystko to, co się dopiero wydarzy. To jest mózg planowania, układania, procesowania, długofalowych strategii, wizji, historii. Mózg samoświadomości. Nie muszę nikomu mówić, że wiem, więc pomilczę. I potem w szkole słyszymy, że nasze dziecko jest mało aktywne, nie włącza się w dyskusję, proszę iść z nim do psychologa. To jest mózg, który uczy nas poprzez symbole. Ta część naszego mózgu uczy się tablicy Mendelejewa, rozpoznaje znaki drogowe. No i to jest ten mózg, który widzi związki przyczynowo-skutkowe. Jak się mleko wylało, to on będzie drążył historię, dlaczego się wylało. To jest na przykład mój najsłabszy mózg, więc logika nie jest moją najsilniejszą stroną. Ale jak ktoś ma ten mózg najsilniej rozwinięty, to on te kwiaty właśnie przynosi. I nie zawsze przynosi tej osobie, która chciałaby je dostać. Co więcej, to jest ten mózg, który potrafi zdobyć nam aferę rano, kiedy właśnie wrzuciliśmy do zmywarki talerzyki, oczywiście w swojej ulubionej kolejności, który mówi duże pierw, potem średnie, potem małe. Sztućce proszę pierw do tyłu, szklanki po lewej, kubki po prawej.
I kiedy pomyślicie Państwo, że to niemożliwe, żeby się tego nauczyć, no możliwe, bo jak kochanej istocie na tym zależy, a mam dwie takie w domu, to się nauczyłam, że można zmywarkę układać w taki sposób, pomimo tego, że to nie jest mój dominujący mózg. I to, co jest ważne i ciekawe, to to, że mamy wszystkie trzy mózgi. Wszystkie trzy u nas grają i jednocześnie większość z nas ma jeden mózg dominujący, drugi subdominujący, trzeci z kolei jest mózgiem deficytowym. Są ludzie, którzy mają podwójne biostruktury mózgów i jest 10% ludzi na świecie, którzy mają wszystkie trzy mózgi równo rozwinięte. Ta historia, którą tutaj widzicie, doświadczenie i decyzja i logiczne uzasadnienie, to w praktyce to wygląda tak, że ja jestem fanką kupowania butów, choć ostatni rok pokazał, że to nie ma sensu, bo głównie pracuję w kapciach. Ktoś z Was lubi buty, tak jak ja, kupować buty, mieć buty. Można sobie tutaj postawić inne rzeczy, ale ja powiem Państwu, jak to w praktyce wygląda. To wygląda tak, że ja idę na zakupy i przechodzę koło okna wystawowego, ja wcale nie miałam w planie ich kupować, bo przecież to mój najsłabszy mózg, ja nie mam planów. No ale mój zielony mózg, tak, ten pień mózgu mówi, przecież wejdź, tylko zobacz, doświadcz, może będą jakieś fajne. No i potem przymierzam ten 38 rozmiar, doświadczam, no i mój czerwony mózg mówi, no decyzja, Ania, bierzesz je, idziesz do kasy czy na półkę. I wiecie, co jest najciekawsze, że nie ma znaczenia, jaką ja decyzję podejmę, bo ja potrafię to logicznie uzasadnić. I kiedy wracam do domu, rzeźbię tą historię, dlaczego to są kolejne buty w ostatnich tygodniach. Tak i tak idziemy na to wesele, kochanie, za 5 lat, więc kiedyś ten mój syn się przecież ożeni, tak? Więc te buty się przydadzą. I tak my na co dzień funkcjonujemy, jeśli chodzi o te nasze mózgi, o ten nasz charakter. Dlatego nie ma znaczenia, jaka jest nasza osobowość, bo każda jest dobra. Nie ma złej i dobrej osobowości, jest tylko nasza i sposób, w jaki pewne rzeczy robimy. Dlatego co robić, żeby w relacji nie tracić siebie, ale też nie tracić innych ludzi? Przede wszystkim, kiedy innym ludziom mówisz, że popełniają błędy, to pamiętaj, że ich mózg po prostu czasem nie nadąża za nimi samymi i dlatego popełniają te błędy. Więc zobacz trzy pozytywne rzeczy, a nie tą jedną, która jest błędem. A kiedy już mówisz prawdę tej osobie na temat tego, co sądzisz o niej, co sądzisz o sposobie, w jaki funkcjonuje, to mów to tak, jakbyś owijał ją w piękny szlafroczek cieplutki, a nie jakbyś walił ręcznikiem jeszcze mokrym po uszach słuchacza. I takie powiedzenie, które kiedyś Goethe przekazał, to to, żeby traktować ludzi lepiej. Oni wtedy są lepsi. I dla nas, i dla siebie. I w podsumowaniu, delektuj się różnicami, staraj się być bardziej tolerancyjny, żeby rozumieć innych ludzi. Szukaj kompromisu, a jak masz wokół siebie ludzi, to kochaj ich, akceptuj, przyjmuj, bierz do serca. Jak mawia nasz kolega Kuba Lewandowski, stosuj zasadę numer 8. Zasada numer 8 mówi o tym, żeby nie traktuj siebie tak bardzo poważnie, bo nie ma sensu, jak już tutaj słyszeliśmy, i tak skończymy w tym samym miejscu. Dlatego też po co ta wiedza, po co ten fragment, który tutaj Państwu pokazuję? Po to, żeby przejąć kontrolę nad sobą i zrozumieć, jak my funkcjonujemy. Po to, żeby po prostu móc być sobą i na poziomie swojego mózgu, i na poziomie swojego charakteru. Bo wtedy jesteśmy ludźmi godnymi zaufania, a zaufanie buduje podstawy wszystkiego. Szczególnie w czasie, w którym obecnie jesteśmy, który ja dla zdrowia psychicznego nazywam nową rzeczywistością. I warto pamiętać w konkluzji, że nie każdy ucieszy się, kiedy z wakacji przywieziemy im maskotkę, magnesik na lodówkę, bądź inną durnostojkę, którą będzie można postawić, nawet jak nas to cieszy, bo my mamy po prostu zupełnie inny mózg niż wszyscy dookoła. Dziękuję serdecznie.